Pan Władysław oraz pan Dawid z żoną zabytki znaleźli przypadkiem. W chwili odnalezienia przedmiotów nie wiedzieli, że może być to coś naprawdę cennego dla muzealników. Trzymałem się, podniosłem, patrzę, bardzo taka patyna gruba. Wziąłem tak, roztarłem. Ziemia taka była twarda, ale tak ładnie to odskoczyło. Patrzę, ten pierwszy wyszedł, ten taki charakterystyczny kołnierz na drzewco. I od razu się zorientowałem, że to jest albo jakaś część włóczni, siekierka, coś w tym rodzaju z brązu. To był po prostu niedzielny spacer. Korzystając z tego, że nisko jest woda nad rzeką, nad Bobrem, no to gdzieś tam brodziłem po prostu przy brzegu. No i w pierwszej myśli pomyślałem, że to jest jakiś garnek współczesny, ponieważ był tam tylko kawałek wystawał z wody. No ale w momencie, kiedy to podniosłem, no to okazało się, że to jest cały ten garnuszek, no tylko co prawda, no nie zdawałem sobie sprawy, że to coś tak starego będzie, więc on mi się łamał, tak jak tutaj widać, jest na pół przepołowiony. Zabytki archeologiczne przynieśli we wrześniu bieżącego roku do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Dla muzealników to znaleziska bezcenne. Naczynie, które trzymam w dłoni, jest najprawdopodobniej XV-wieczne. O tym, że nie jest starsze, świadczy chociażby to, że nie ma gmerka na dole, na dnie naczynia. Zachowane jest, jak widzimy, w dwóch fragmentach z niewielkim ubytkiem w partii brzuśca, ale nie jest to żaden problem dla konserwatora. Naczynie będzie sklejone, oczywiście poddane konserwacji i z czasem, mam nadzieję, że prezentowane w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Drugi przedmiot jest jeszcze starszy i może mieć kilka tysięcy lat. Drugi przedmiot to jest siekierka brązowa. Na początku myśleliśmy, że jest ona związana z kulturą łużycką. Okazało się jednak, że jest starsza, ma ponad 4000 lat i jest związana z kulturą uniecką. Ten przedmiot jest przedmiotem takiego codziennego użytku, nie jest jakoś szczególnie dekorowany. Jest to przedmiot, który, no tak jak nazwa mówi, siekiera służył do łupania, mógł być również używany jako broń. Jeśli przypuszczenia okażą się słuszne, siekierka będzie najstarszym brązowym przedmiotem w dziale archeologii Bolesławieckiego Muzeum. Obaj znalazcy nie mieli wątpliwości, że przedmioty muszą trafić do muzeum. Pierwsza myśl też była taka, że wyczyściłem go mniej więcej tą wodą z Bobru, no przyniosłem do domu, no i z żoną stwierdziliśmy, że nie ma celu i nie ma sensu trzymać coś takiego w domu, no bo nam to się nie przyda, no tak jak tutaj pan powiedział, że takie rzeczy muszą być oddawane do muzeum. I po powrocie do domu zostawiłem to na wierzchu i na drugi dzień samego rana zaniosłem do muzeum, żeby po prostu stwierdzili, co to właściwie jest, bo ta sama patyna to świadczy o tym, że to jest bardzo, bardzo stare. Muzealnicy z Bolesławca podziękowali obu znalazcom i wręczyli publikację Muzeum Ceramiki. Należy pamiętać, że według prawa znalezionych tego typu rzeczy nie wolno zatrzymać dla siebie. W Polsce musimy się podporządkować ustawie z 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która stanowi, że wszystkie przedmioty, które zostaną znalezione pod wodą, w ziemi lub na ziemi, są własnością Skarbu Państwa i muszą trafić do instytucji chociażby muzealnej, czy takiej, która państwowej, która będzie je przechowywała, eksponowała i dalej propagowała. Muzeum Ceramiki rozpoczęło procedurę pozyskania obydwu zabytków archeologicznych do kolekcji muzealnej. O przekazaniu przedmiotów zadecyduje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. My odejdziemy, muzea zostaną. Człowiek żyje krótko. Te pokolenia, które przychodzą po nas, one czerpią wiedzę o nas tylko i wyłącznie z muzeum. Nie ze szkoły, nie z literatury, nie z tego, bo szkoła omija małe miejscowości, bierze duży profil nauki, a to, co jest tutaj, w tym muzeum, to świadczy o naszych ziemiach, o nas samych i o tych, co tu byli przed nami.